Od jak dawna pan zajmuje się już dresurą psów i skąd się wzięło takie zainteresowanie? Szkoleniem psów, tak powiedzmy, chyba od zawsze, od dziecka starałem się zawsze mieć jakiś kontakt z psem. Jak tylko mogłem, to miałem jakieś relacje, jakiś wpływ i to już był jakiś element szkolenia psa. Natomiast profesjonalnie, zawodowo, to chyba ze 30 lat już. Ponad. Nawet. Także... A skąd? No, z mlekiem matki chyba wyssałem. Urodziłem się widocznie ze smyczą, no bo to zawsze było jakimś takim moim... To było dla mnie normalne, oczywiste. Także trudno powiedzieć. Zawsze, od zawsze to działało. I to jest tak, że nie tylko psa trzeba wyszkolić, ale również właściciela tego zwierzęcia. Znaczy, jeżeli ja pracuję z psem, ja go wychowuję, ja go kształtuję, to ja szkolę tego psa, tak. Natomiast z mojej pracy przede wszystkim staram się pomagać ludziom w szkoleniu swoich psów, bo ja nie jestem w stanie wypracować komuś autorytetu. Dlatego z reguły szkolę zespoły. Człowiek i pies. To człowiek ma wiedzieć, gdzie są granice jego psa, jakie są możliwości jego psa, musi go umieć poznać. I co za tym idzie, również umieć nauczyć się tym kierować. No i najlepiej, kiedy on to robi, bo oni żyją razem później, a nie ja z nimi. Czy wszystkie rasy psów da się wyszkolić i w każdym wieku? Każdego psa da się wyszkolić do określonego poziomu, do określonego stopnia. Między innymi no, na tym polega problem z rasami, bo rasy stworzył człowiek. Trzeba mieć świadomość, że rasy to nie jest naturalna selekcja. To jest po prostu działalność człowieka. To my, chcąc uzyskać psy o określonych predyspozycjach, kojarzyliśmy osobniki o podobnej budowie, o podobnych predyspozycjach, dawnej i przede wszystkim cechach użytkowych. I tak powstały rasy myśliwskie, rasy obrończe, rasy do, powiedzmy, do wypasania owiec i tak dalej, do stróżowania. Także to człowiek ingerował i dlatego te rasy mają, każda z ras ma swoje jakieś tam predyspozycje genetyczne. I ciągle musimy się poruszać w obrębie tych. Także na pewno nie możemy liczyć na to, że pies, który jest generalnie psem mocnym, niezależnym, samodzielnym, nieufnym, będzie się nadawał do pomocy osobie niepełnosprawnej, bo to jest zupełnie niezgodne z jego genetyką. Owszem, trochę uogólniam, bo zawsze można liczyć na to, że to będzie wyjątkowy pies w tym kierunku, ale to jest kwestia przypadku. Natomiast każdego psa da się w jakimś stopniu wychować, zmienić, dostosować do trybu życia, jaki prowadzimy, jaki oczekujemy od psa. Tyle tylko, ile pracy w to trzeba włożyć i jak wysoki poziom uda się osiągnąć. Zapewne słyszał pan o tym tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce kilkanaście dni temu na ulicy Reguły w Nowym Sączu. Pies przypominający pitbulla zagryzł drugiego psa, owczarka belgijskiego, i pogryzł kobietę. Proszę nam powiedzieć, czy miał pan już do czynienia z tą rasą psów? Z tego typu psami? Tak, bo przypominam, jest kilka, generalnie co najmniej kilka ras o takich mocnych predyspozycjach. Pitbull sam w sobie nie jest rasą, jest potocznie nazywany pitbull, to jest w związku z tym, że to są w kierunku użytkowania prowadzone hodowle, ale nie jest to rasa jakoś tam specjalnie uznana przez FCI. Natomiast funkcjonuje oczywiście w potocznym sformułowaniu. Amerykański Staffordshire Terrier to jest rasa. I to jest bardzo pokrewne, ale nieistotne. W każdym razie jest wiele psów o takich predyspozycjach i miałem do czynienia z różnymi z tego zakresu. Także można powiedzieć, że coś na ten temat. Czy ludzie mają wpływ na to, jak bardzo groźny jest pies, na jego wychowanie? Kolosalny. Kolosalny, bo trzeba mieć świadomość, że w obrazie psa tylko część to jest genetyka. I to fundament, ale procentowo to jest najmniejsza część. Powiedzmy 30%. Natomiast aż 70% można byłoby tak określić. Uogólniam, więc proszę się tego ściśle nie trzymać, ale mniej więcej można byłoby to tak uznać, że pozostała ta część 70% to jest
to są naleciałości wrodzone, nabyte, przepraszam, nabyte przez wychowanie, przez proces wychowawczy, przez to, co ten pies przeżywał w życiu i jak się uczył, bo trzeba mieć świadomość, że nie ma czegoś takiego jak nieszkolony pies. Każdy pies od momentu, kiedy się tylko urodził, już się czegoś uczy. Już to ślepe szczenie uczy się, że należy podążać za doznaniem ciepła, jest ślepe, jest głuche, umie się tylko czołgać, a już czołga się do sutków matki, bo już poczucie ciepła i zapach, i to zapach też nie od pierwszych godzin działa, przede wszystkim dotyk i wrażliwość dotyku i poczucie ciepła powoduje, że on odszukuje sutek matki, ale już się uczy, że tam trzeba, żeby przetrwać. A jak zaczynają się aktywować pozostałe zmysły, po paru dniach słuch, wzrok, no węch wcześniej jeszcze oczywiście, to już zbiera informacje, już się uczy. Tylko czego się uczy? Dlatego często bagatelizujemy fakt, że żyjąc z psem, nie poświęcając mu uwagi i czasu, nie mamy wpływu na to, czego on się uczy. Bardzo często wpływ na wychowanie naszego psa mają sytuacje przypadkowe, niekontrolowane przez nas, które skutkują później takimi, a nie innymi problemami. Także każdy pies da się wychować, każdego psa można zmienić. Jedynie możemy rozmawiać o tym, do jakiego stopnia, na jakim poziomie możemy tego psa wychować i ile pracy trzeba w to włożyć, ile czasu, zaangażowania, wiedzy, ale każdego psa da się ukształtować. Tak jak z nami. Całe życie się uczymy i teraz czy zakończymy naszą edukację na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej, średniej, wyższej, jednym czy którymś tam piątym fakultecie, to jest nasze widzimisię, ale i tak trzeba mieć świadomość, że ktoś, kto ukończył jedną, drugą szkołę, nie przestaje się uczyć. Całe życie się uczy. Do końca życia się uczymy. Dokładnie tak samo jest z naszymi psami. W rozmowie z naszym portalem wspomniał Pan, że właściciel psa musi być autorytetem dla swojego zwierzęcia. Musi pokazać mu, że to on właśnie jest panem. Nie. Nie jest panem. Mhm. To jest mylnie postrzegane. Nie jesteśmy w relacjach niewolniczych z psem. To nie tak, że my jesteśmy panami, a one są niewolnikami. Gdyby tak było, to nie mielibyśmy żadnych problemów z psami. No tak nie jest. Relacje między człowiekiem a psem opierają się na relacjach stadnych. I czy nam się to podoba, czy nie, pies jest zwierzęciem stadnym. Zresztą dlatego jest to zwierzę, które dało się udomowić i które najwięcej, powiedzmy, takich relacji najbliższych nam jest w stanie nam okazywać. Mówię o powszechności, bo już nie będziemy dywagować na temat tego, czy szympansy mają bliższe relacje z człowiekiem, czy akurat gibony mają lepsze, czy te rasy psów, czy tamte. Uogólniając, więc żyjemy w relacjach stadnych. Czy się nam podoba, czy nie, pies nas postrzega jak swoje stado. Wiąże się to z chęcią przetrwania, z kalkulacją. Żeby ten pies przetrwał, jemu się opłaca żyć z człowiekiem. Ale warunek, my musimy współpracować. W stado musi współpracować. Żeby była współpraca, to w tym stadzie musi panować harmonia, musi być równowaga i musi być jedna decyzja. My też tak mamy. Wystarczy sobie przypomnieć powiedzenie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Jeżeli każda rządzi, nic z tego nie będzie. Jeżeli jest jedna decyzja, to w kuchni jest okej. Tak samo jest w naszych relacjach z psami. Jeżeli nasze stado ma przewodnika, ma lidera, który podejmuje decyzję, to stado współpracuje, dostosowuje się do tych decyzji itd., itd. Także trzeba być autorytetem dla swojego psa, ale nie w formie pana i władcy, tylko w formie wspólnika w stadzie, który notabene ma, powiedzmy, ten głos decydujący. Przewodnik stada to autorytet, szacunek, wzór do naśladowania, to poczucie bezpieczeństwa. I jeżeli chcemy, żeby nasz pies dobrze i bezpiecznie się czuł w naszym stadzie, a co za tym idzie, w relacjach z nami, to musimy mu to dać. Jeżeli mu to damy, nasz pies ma równowagę i mało tego, jest przygotowany do tego, że w każdej sytuacji decyzję podejmuje przewodnik. Więc pies nie podejmuje własnych, nie narzuca się z nimi. Może o coś poprosić, tak, ale nie wymusza tego. Tylko te nasze relacje muszą być dobrze ustabilizowane.
Czy mogą się zdarzyć takie sytuacje, że właściciel psa przestaje być właśnie przewodnikiem, przestaje być tym autorytetem z powodu na przykład choroby już bardzo podeszłego często, wieku? Bardzo często tak się zdarza i nie tylko z powodu choroby czy podeszłego wieku, bo to swoją drogą. Żeby być autorytetem dla psa, muszę być odpowiednio predysponowany do tego. Muszę być mocniejszy od niego. Przy czym nie mówimy tylko o sile fizycznej i sprawności fizycznej. Priorytetem są cechy psychiczne. Ale jednak sprawność fizyczna w jakimś tam minimalnym stopniu, ale ma znaczenie. W związku z tym, jeżeli na pewno musimy się liczyć z konfliktem, kiedy osoba flegmatyczna, kiedy ja, będąc starszym człowiekiem, będąc z natury flegmatykiem, powolnym człowiekiem, kupię sobie psa cholerycznego. Kupię sobie na przykład Dobermana albo owczarka belgijskiego, Malinois, Grenendala, coś takiego. W sytuacjach trudnych, ekstremalnych nie będę dla niego wzorem naśladowania. I nie będzie mnie pytał o zdanie, tylko będzie podejmował własne decyzje. A to już wtedy stanowi zagrożenie, bo ja nie wiem, jaką decyzję podejmie mój pies. Być może teraz odskoczy. Być może właśnie zaatakuje, nie wiem.